Wiemy już, że dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb wymiernych prowadzi nas do liczb wymiernych. W tym filmie dowiemy się, co się stanie, jeżeli pomnożymy liczbę wymierną przez liczbę niewymierną. Mianowicie udowodnimy, że liczba wymierna razy liczba niewymierna daje nam zawsze liczbę niewymierną. No, dokładnie zawsze z wyjątkiem jednego przypadku, kiedy ta liczba wymierna jest równa 0. 0 razy cokolwiek daje nam 0, czyli jeżeli tą liczbą wymierną jest 0, to po pomnożeniu przez liczbę niewymierną, przez dowolną liczbę niewymierną, zawsze dostajemy liczbę wymierną 0. Czyli tutaj musimy założyć, że ta liczba wymierna nie jest 0. I udowodnimy to przez sprowadzenie do sprzeczności, to znaczy założymy, że jest przeciwnie i zobaczymy, że to założenie doprowadzi nas do sprzeczności. To się nazywa dowód przez sprowadzenie do sprzeczności, mianowicie załóżmy odwrotnie, załóżmy, że istnieją pewne dwie liczby, istnieją liczby wymierne, nazwijmy je A i C, przy czym A nie jest 0, oraz liczba niewymierna, nazwijmy ją może x, no, które właśnie nie spełniają tego warunku, czyli że które spełniają równość. A ta nasza równość to jest właśnie taka, że A, liczba wymierna, razy x daje nam tę liczbę. Czyli A razy liczba wymierna A razy liczba niewymierna x daje w wyniku liczbę wymierną C. Przy czym A nie jest 0. No dobrze, teraz A jest liczbą wymierną. Co to znaczy? To znaczy, że istnieją pewne liczby całkowite, nazwijmy je może m i n, takie, że a jest ilorazem dwóch liczb całkowitych. A m, n całkowite. Podobnie c jest liczbą wymierną, zatem istnieją no, być może inne liczby, być może te same, tutaj nas to za bardzo nie interesuje, k i l. Też całkowite, takie, że C jest ilorazem K i L. To są całkowite. Dobrze, przypatrzmy teraz się naszej równości. Wobec tego tak, liczba A, czyli M dzielone przez N, tę liczbę mnożymy przez liczbę X i w wyniku otrzymujemy liczbę K przez L. Tak, to jest nasze równanie. Prawda? No dobrze, spróbujmy to równanie rozwiązać względem x. No to co musimy zrobić? No musimy pomnożyć obie strony przez odwrotność liczby m przez n, czyli przez n przez m. Czyli mnożymy obie strony przez n przez m. Mnożymy na zielono. N przez m. I to też mnożymy n przez m. No dobrze, to po lewej stronie co? Tutaj n się skraca, m się skraca. Po lewej stronie zostajemy z x, a po prawej mamy x równa się, no będzie ułamek, w liczniku jest kn, prawda? Kn, a w mianowniku lm. Ale co ta równość mówi? No, ta równość jest możliwa tylko wtedy, znaczy k i n są całkowite, l i m są całkowite, to ta równość mówi, że x jest
wymierne. Prawda? X jest ilorazem dwóch liczb całkowitych, czyli jest liczbą wymierną. No ale nasze x było liczbą niewymierną. No, założyliśmy, że istnieją liczby całkowite a, liczby wymierne a i c oraz liczba niewymierna x, które spełniają takie równanie. I to nas doprowadziło do tego, że jeżeli to równanie ma być spełnione, to x musi być liczbą wymierną. Znaczy wobec tego to jest ta sprzeczność, że x, założyliśmy, że x jest niewymierne i korzystając z reguł arytmetyki, prawda, z reguł algebry, tego, że jeżeli mnożymy równanie przez tę samą liczbę obie strony, to równanie pozostaje prawdziwe, doszliśmy do sprzeczności, do tego, że x musi być liczbą niewymierną. Wobec tego to nasze założenie, że to równanie, że istnieją takie liczby a, c, x, które spełniają takie równanie, musiało być fałszywe. Innymi słowy, c nie może być liczbą wymierną. Zatem iloczyn liczby wymiernej różnej od zera i liczby niewymiernej zawsze daje nam liczbę niewymierną.